Siemano, siemano, witam was w kolejnym filmie. Wczoraj postawiliśmy szkielet szklarni, jutro przyjadą krawężniki i muszę ułożyć najpierw krawężniki, a później to tam przetransportować i zrobimy tam, no taka podstawa z krawężników, tak jak to mają ludzie zrobione profesjonalnie, tak też zrobimy. Przyszły mi środki czyszczące do silnika, zalejemy tak jak radziliście na tłoki troszkę tego, żeby odblokować pierścienie, jeśli są zablokowane, zapieczone. No ale to się okaże później w sumie. Dzisiaj nie mam co nagrywać, bo przyjechał dosyć późno u dentysty, ząb do kanałowego leczenia, coś mi tam gdzieś zrobiła, zatruła. Kurde, mnie na pieprzo teraz, jak nie wiem. No. Siemaneczko, zaczynam składać Fergusona. Odebrałem wtryski z naprawy. Zaraz się kamera rozładuje, widzę już to. Tutaj wrzucam wam filmik, jak wyglądał wtrysk przed regeneracją i jak po regeneracji. Jest znowu końcówka cała. To 10. Ma być 250. Dobra. Igła. No. Dobra. Także tak. Cztery wtryski były sprawdzone. Ten drugi widać, srebrna końcówka. Low. Low, rozlow, roznie. Warsztat nazywał się Lazar. Jakby ktoś potrzebował właśnie zregenerować wtryski, no to warsztat Lazar, Wisła Wielka. Na Facebooku mają stronę, na Instagramie. Na pewno znajdziecie. A jakby ktoś potrzebował, to nawet podeśle kontakt. Później pokazywał jak działo, otwiera się dopiero przy ciśnieniu około 250 atmosfer, czyli tak powinno być. Te 220, ale powiedział, że to jeszcze może być, no można by zrobić, no ale nie trzeba jeszcze tak koniecznie, nie? Dobra, ja sobie już to składam dalej i widzimy się później. Turbo nie będzie na razie regenerowane, bo stwierdziłem, że zaś 2 tygodnie by trzeba czekać, a tak to sobie zrobię na szybko nawozy, rozleja RSM i dopiero wtedy pójdzie turbo do regeneracji. No jak jeszcze pojedzie 2 tygodnie, to nic temu nie będzie. Dobra, zabiorę się za składanie, bo trochę szkoda czasu mi jest. Wtryski zaprawione, turbo też założone. Jutro dokończę, bo już nie chce mi się, już się robi też cima pomału. Zima, o, śnieg padł nawet. Nie wiem, czy widać na kamerze. Dzisiaj 4 marca. Saz o tym jak jechać jutro, ale chyba nie wyjada jutro jeszcze. Obejrzymy jak z pogodą, jak ten ferdek się spisze, czy odpoli. No powinien odpolić, no. Nie będę go jeszcze tak składał FS konkretnie, tylko po prostu złożyć tak jak było, maska na góra. Nawet nie wiem czy będę zakładał, bo i tak co tu muszę poładować wopno, poładować big bagi do rozsiewacza. No i to drzewo bych mógł jedynie zawieźć i rozładować, no to ta maska bym musiał jednak założyć. Ale tak to nic więcej nie trzeba. Wszystko to będzie zrobione. Jutro jeszcze kupię filtr oleju, 2 filtry oleju. Ten wymienimy, od razu zrobimy płukanka mu. Jeszcze tu muszę ten wężek założyć, ale to czajnik potrzebny mi jest, a wczoraj żech spolił czajnik. Normalnie się stopił, poszedł, zapomniałem o nim, cały czas grzał. A ten tutaj mam do silnika, do płukanki. Kupiłem tego cały karton. Cały karton tego kupiłek, wlejemy to do silnika, niech to tam wymyje, spuszczymy olej, zalejemy nowy. Co to jest? Kluczyk, patrzcie. Zalejemy nowy i ferdek będzie
silnik miał przeczyszczony. Tam jeszcze poleciliście mi naleć tej płukanki na tłoki, zrobiłeś tak, nalałeś po 100 ml, zostawiłeś to na 24 godziny, później odpoliłeś, to się wypchało to tymi otworami z na wtryskiwacze, co jest, także nic się nie stało, żeby później nie rozerwało głowicy albo coś, nic z tych rzeczy. Ktoś pytał o błotniki, czy będą, no nie będą, bo te błotniki nie mają takiego pola manewru, tu są te otwory z błotników. No ale już jest koło za blisko tego i się nie uda raczej go założyć. No nie ma szans, żeby to pasowało teraz. No i będzie bez błotników, ale one będą w razie czego. Później jakby tak musiał, jak skończy się sezon oprysków, a zacznie się praca z turem, na przykład ładowanie wapna, czegoś takiego, no to można rozszerzyć te koła. To nie jest problem, mogę go wtedy rozszerzyć o tyle będzie szerszy. Obróca tylko, zamienia tylko koła stronami, nie? No ale to wiadomo, wyjdzie wszystko w praniu, bo to aktualnie będzie traktor do oprysków, czyli wąski rozstaw, żeby mi do ścieżek pasował. Ktoś powiedział, że można rozszerzyć, ale już są ścieżki zrobione, także dupa. Nie można rozszerzyć, a do kukurydzy też musi pasować i musi być taki wąski rozstaw. Tu wczoraj przyjechały krawężniki do szklarni. Krawężniki po to, bo tu będzie dookoła, tak jak widzicie to, ta ramka taka, tu będzie normalnie z krawężników. To są takie na 30, a tutaj w środku z tych na 20 będzie zrobiony taki chodniczek przez całe, no nie przez całe, bo dotąd, bo tu będzie już taki i tu będzie wszystko zarośnięte, coś tu będzie rosło, coś ten. Takie dwie paletki, ale 60 na dwóch kółkach, jednak woga zrobiło, miało ciężko, ale dała rady, no. John Deere. Opryskiwacz też trzeba przygotować. John Deere jest gotowy, styknie nasypać nawozów do rozsiewacza i jechać. Właśnie miałem też zerknąć na te łopatki, bo muszę zamówić sobie na 21 metrów i sypać na 21, bo teraz jada na 15, czyli nie jada w ścieżce, jada po tym, po rzepaku, na przykład po pszenicy. No i co jeszcze tu chciałem powiedzieć? No już ze szklarnią będzie trochę roboty, ale jakoś się to zrobi. Tutaj widzicie błoto, ale już to jest załatwione. Kupimy kamień i będzie wysypany. Najpierw to tak wybieremy, nie wiem, na 10 cm może. Tu też wybieremy, tu się ułoży te płyty betonowe. Jeszcze później zajada po kilka sztuk tam od znajomego. Już po to jada rok, już go doje chyba o tym 10 razy na filmie. Wezmę kolegę z mini koparką, mi to wykopie fajnie. Zrobimy podsypka z piosku, żeby to, wiecie, fajnie ułożyć, później płyty równiutko. No a też wpadłeś na taki pomysł, że mi się będzie nudzić kiedyś ten czas. Kupię sobie piosek, żwir, zrobię taką formę na płyta, pół metra na metr. I wydam sobie betonową na ten, później na przykład będę miał 10 sztuk, no to wezmę, ułożę zaś. I tak sobie to powoli działał z tym. No myślę, że tych płyt, to by się zabetonowało tym kącek już. Te płyty by jakaś były tu od koła 60. Tutaj na pewno, dotąd by na pewno stykło. Nawet więcej. Nawet może za ta paleta. A tu, ale to w sumie bych zrobił dotąd i tu jeszcze dwie wrzucił. Tu by się ułożyło tymi płytami co przywieza, a tu by tak zostało. Nie wiem, myślę jakaś dotąd wybrać. I tutaj tym kamieniem takim, no coś takiego jak tu, wiadomo, nie? Tu ładnie wybrać trochę z tego gliny, piosku też nasypać i na to ten kamień, dopiero potem to się ujeździ, wszystko wiadomo. Tu jeszcze tak wczoraj dodali, żeby ten chodniczek wypieprzyć, bo on też jest taki nie dość, że rozjeżdżony. Zrobić go w tym miejscu, puścić ze skosa tam, tu też delikatnie wybrać, a tu zasypać kamieniem i powiększyć trochę ten plac, bo tu się wjeżdża traktorem wszystkim i to później się, no rozjeżdżą się, te płyty się rozwalają. No ale to już na lato jest zajęci. Jeśli faktycznie będzie, no to z tych płyt właśnie tak jak wybetonuję sobie godą, tak jak godą, że sobie wybetonuję, no to będzie można ułożyć takie półmetrowe na metr. Tu by nie musiały być takie grube, 10-centymetrowe stykną. No i a to zlikwidować. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Tu jest dren położony, także woda by ściekała stąd
Tu też jest jeszcze jeden dryn. Na tego by trzeba uważać, no ale pod kamieniem to mówię, nic nie było. Dobra, to w sumie tyle, więc nie wiem co gadać. Jeszcze muszę wyładować owies z bagażnika, bo tak mnie dzisiaj kutas załatwił, że przywiózł owiec do roboty, a tym spierdolił pół godziny prędzej i ja zaś tym owcem przyjechałem na zot. No i muszę go wnieść do góry. Tu jeszcze sobie kupiłem 100 litrów paliwa, jak było tańsze, a dzisiaj patrzyłem 6,50. No powiem wam, że troszkę drogo, troszkę drogawo, ale wszyscy mają źle. Tak samo, nie no, rolnicy. Także nie narzekać, nie wyciągać ręce po jakieś dopłaty do nawozów, do tego, bo wszyscy cierpią w tym kraju tak samo. Dobra, kończę. Idę przeparkować to auto pod ten, bo muszę owiec tam zanieść. A więc to tyle w tym dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie. Trzymcie się. Na razie, hej.